Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Znajdź miarę kąta alfa. Tutaj na rysunku mamy trójkąt. I co nam trzeba wiedzieć, że suma kątów wewnętrznych w trójkącie zawsze wynosi 180 stopni. Więc trzeba dodać te wszystkie kąty i po znaku równa się wpiszemy 180 stopni. Więc dodaję jeden kąt alfa, dodać 85 stopni, to jest drugi kąt, dodać trzeci kąt. To jest 2 alfa plus 20 i wszystko razem musi wynieść 180 stopni. I teraz tak, alfę zapiszę po lewej stronie, a liczby, które są dla nas znane, przeniosę na prawą stronę. Więc alfa dodać 2 alfa to będzie 3 alfa, to się równa. 180 przepisuję. I teraz jeżeli mamy tutaj plus 85, przenoszę na drugą stronę, to będzie minus 85 stopni. I jeżeli tu mam plus 20 stopni, przenoszę na drugą stronę równania, to będzie minus 20 stopni. I teraz musimy obliczyć, tak, czyli 3 alfa przepisuję, 180 odjąć 85 i jeszcze odjąć 20, to wychodzi 75 stopni. Ponieważ tutaj mam 3 alfy, a chciałabym obliczyć jedną alfę, więc obie strony podzielę przez 3. Czyli 1 alfa to się równa 75 podzielić na 3, to alfa to będzie po prostu 25 stopni i mamy już rozwiązanie tego zadania. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.